Cześć, dziś o bananach. Banany prawdopodobnie pochodzące z południowo-wschodniej Azji są to jedne z najpopularniejszych owoców. Obecnie głównie uprawia się je w Ekwadorze, Kostaryce i Afryce Zachodniej. Nazwa banan pochodzi prawdopodobnie od słowa w języku arabskim banan, oznaczającego palec. Są one dostępne w sklepach przez cały rok. Jemy je na surowo, dodajemy do koktajli, do ciast, chleba, do mięsa, do zup, grillujemy je, pieczemy. Banany cenione są za możliwość różnorakiego zastosowania. Banany mają niezaprzeczalne smakowe walory, a także cechują się właściwościami zdrowotnymi. Są one gęste żywieniowo, czyli mają dużo składników odżywczych w stosunku do ilości dostarczonej energii. Są lekko strawne i mają wysoką wartość odżywczą. Potas i magnez zawarte w bananie są niezbędne do prawidłowego przewodzenia impulsów nerwowych. Banany zmniejszają podatność na stres, m.in. dzięki zawartości witaminy z grupy B i pomagają przy bezsenności. Wspomagają także wysiłek intelektualny, wpływając pozytywnie na pracę mózgu. Poprawiają pamięć i koncentrację. Banany poprawiają też nastrój i mogą łagodzić depresję dzięki takim składnikom odżywczym jak witamina B6 czy aminokwas tryptofan, które są niezbędne do syntezy serotoniny, neuroprzekaźnika regulującego nastrój. Banany zawierają też tyrozynę, potrzebną m.in. do koncentracji, i kwas foliowy wpływający na pamięć. Dzięki potasowi pozytywnie wpływają na obniżenie ciśnienia tętniczego, zmniejszając ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Według naukowców 3 banany dziennie mogą pomóc obniżyć ryzyko udaru mózgu o około 21%. Warto przy tym oczywiście zmniejszyć spożycie soli. Banany zawierają beta-karoten, który jest korzystny dla oczu. Banany nie są nadzwyczajnym źródłem beta-karotenu, ale jest to warte uwagi. Minerały i pierwiastki, wśród których można wymienić magnez, selen i potas, chronią przed chorobami serca. Banany wpływają pozytywnie na układ krążenia, m.in. dzięki potasowi, który odpowiada za dostarczenie tlenu do mózgu. Banany jako źródło żelaza są wskazane dla osób z anemią. Dzięki obecności wapnia i magnezu banany są dobre dla kości oraz mięśni. Banany mają błonnik, choć niewielka jest ich ilość, ale jest on ważny w diecie, korzystny dla przemiany materii. Jest to rozpuszczalna frakcja błonnika, który wpływa korzystnie na obniżenie cholesterolu we krwi, co ma wpływ na mniejsze ryzyko pojawienia się chorób sercowo-naczyniowych. Banany łagodzą nudności i leczą zgagę. Dojrzałe banany łagodzą zaparcia i pobudzają perystaltykę jelit, a niezupełnie dojrzałe są polecane przy biegunkach. Banany jedzone podczas biegunki pomagają utrzymać odpowiedni poziom elektrolitów i płynów, jakie traci organizm. Banany mają pozytywny wpływ na gospodarkę wodną organizmu. Składają się głównie z wody w około 75%. Dzięki bogactwu składników odżywczych korzystnie wpływają na system immunologiczny. Banany są świetnym źródłem energii. Dzięki dużej ilości łatwostrawnych i łatwo przyswajalnych węglowodanów prostych są świetnym źródłem energii dla aktywnych fizycznie. Wskazane są dla sportowców, osób ciężko pracujących i osób niedożywionych, które mają zwiększone zapotrzebowanie na energię. Energię, którą uzyskujemy dzięki bananom, może stanowić dużo lepszy i zdrowszy pomysł niż pobudzenie za pomocą kofeiny czy słodkiej przekąski. Banany dostarczają tyle energii, co napoje dla sportowców, ale dodatkowo też bogactwo składników odżywczych. Poza tym są tańsze od takich napojów. Banany też wpływają korzystnie na urodę, spowalniają proces starzenia się organizmu, wpływają na szybsze gojenie się ran, poprawiają kondycję skóry i włosów.
Wielu lekarzy twierdzi, że jedzenie jednego banana dziennie jest zdrowsze w porównaniu z jedzeniem jednego jabłka dziennie, gdyż mają one więcej składników odżywczych i witamin. Z żywieniowego punktu widzenia banany mają bardzo wiele do zaoferowania, zatem banany, jak i inne owoce, powinny być częścią zdrowej diety. Jestem ciekawa, jak Wy często jecie banany. Napiszcie o tym poniżej. W następnym filmiku kolejne informacje o bananach od innej strony. Dzięki za uwagę!